Benedykt XVI zdecydował się wypowiedzieć bardzo kontrowersyjne słowa, które niemalże natychmiast obiegły światowe media. Wypowiedź emerytowanego papieża może zaskoczyć wszystkich wiernych. Jak słowa Benedykta XVI zostaną odebrane przez papieża Franciszka? Benedykt XVI i jego przemyślenia zostały opisane w biografii, która już w poniedziałek będzie miała swoją premierę w Niemczech, a w następnych miesiącach trafi do kolejnych krajów na całym świecie. Papież Ratzinger swoją kopię biografii pod tytułem Życie otrzymał już 16 kwietnia w dniu 93 urodzin. Benedykt XVI w wyjątkowo kontrowersyjnych wypowiedziach kontrowersyjne słowa, które pojawiły się w biografii pod tytułem Życie, przytoczone zostały przez konserwatywny amerykański portal Liberty News, a tuż po nim włoski dziennik La Repubblica. Wypowiedź Benedykta XVI wzbudziła ogromne poruszenie. Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak duchowej siły antychrysta. Sto lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o małżeństwie homoseksualnym, można przeczytać w tomie, który napisał Peter Seewald, niemiecki dziennikarz. Benedykt XVI szokuje wypowiedziami w biografii w tomie Życie, przytoczone zostały wypowiedzi nie tylko na temat homoseksualizmu. Poruszona została także sprawa aborcji i tworzenia istot ludzkich w laboratorium. Benedykt XVI jest przekonany, że dziś społeczeństwo formułuje antychrześcijańskie credo. Zgodnie ze słowami Benedykta XVI, każdy, kto sprzeciwia się temu wyznaniu, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką. W niedzielnym wydaniu La Repubblica słowa emerytowanego papieża zostały nazwane powrotem Ratzingera. Papież Franciszek nie zdecydował się na skomentowanie słów Benedykta XVI, które pojawiły się w ostatnich dniach w prasie. Jutrzejsza premiera biografii Życie z pewnością nie odbije się bez echa. Możliwe, że w publikacji znajdzie się więcej podobnych wypowiedzi, które zmuszą papieża Franciszka do reakcji. Polsat News.